Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Hunter Call of the Wild. Z racji, iż mamy święta, postanowiłem wam zrobić niespodziankę i nagrać ten odcinek w zupełnie innym rezerwacie. W tym rezerwacie jeszcze nie byliśmy. Jest to rezerwat, który się znajduje w środkowej części Stanów Zjednoczonych i nosi on nazwę Kraina Jezior Blyton. Ten rezerwat, tak samo jak Hirschfelden, są to pierwsze rezerwaty i naprawdę są mega dobrze dopracowane. Jest tutaj bardzo dużo zwierząt, ale naprawdę fizyka, zachowania i przede wszystkim pogoda tutaj, no to jest naprawdę super. Jeśli chodzi o moje wyposażenie, to można powiedzieć, że nie zmieniło się nic, jeśli chodzi o poprzedni odcinek. Mam tutaj Sportera. Na drugim miejscu mam tutaj Rino i na trzecim miejscu mam łuk. Tu pogoda może sprawić nam różne psikusy, bo to słońce, to deszcz, ale to też ten deszcz to nas maskuje, więc powinno być w porządku. Nawet mam taki atut, lubię kiedy pada deszcz. Czekajcie, on się tutaj zwie dokładniej, poczekajcie, cechy albo umiejętności. Chyba tutaj, czekajcie. O, lubią kiedy pada deszcz. Poziom pierwszy zmniejsza twoją widoczność we mgle, poziom drugi zmniejsza twoją widoczność w deszczu, więc my tutaj będziemy lubić deszcz, będziemy lubić mgły i przede wszystkim zaraz na coś zapolujemy. Mam nadzieję, że mi się to uda, bo jeszcze tutaj nie polowałem. Znaczy kiedyś tutaj polowałem, ale to było mega bardzo dawno. Ja tutaj słyszałem przed chwilą mulaka białoogonowego i wracając jeszcze do tego rezerwatu, to tak jak mówiłem, jest on bardzo dopracowany. Cały czas tutaj wychodzą jakieś aktualizacje, jeśli chodzi o ten rezerwat. I według mnie jest to rezerwat chyba największy ze wszystkich. Tam coś widzę, tylko nie wiem co to jest. Zaraz. Mulak białoogonowy. Ja chyba mam coś takiego na mulaka. Jakiś wabik. Poczekajcie. Ekwipunek, wabik. Momencik. To nie... Mulak, to jest ósemka, czyli bek tak zwany. Kurde, tylko mnie on zaraz wyczuje. Loft, szybko eliminator, bo będzie źle z tobą. Jeszcze mnie kopnie. Spróbujemy się troszeczkę podciągnąć w stylu Assassina. Bardzo dawno grałem na tym rezerwacie i cały czas tutaj unosi się w powietrzu jakieś nasionka albo jakieś inne rzeczy. Zaraz. Jakiś kurz to jakby. O kurde. Mulaka już nie widzę. Może się... Czy ta kaczka się tak drze? Chyba mi zwiał, poczekajcie. Może powinienem użyć innego wabika, a to co? A nie, to przestraszona sarenka. Co tu jeszcze mam? No kurde. To zdaje się na jelenie szlachetne. A tutaj? Na łosie. Można powiedzieć, że wziąłem sobie praktycznie każdy potrzebny wabik, jeśli chodzi o ten rezerwat. Jest tutaj. Zobaczcie. Tak dziwnie się patrzy. Momencik. Jeszcze tutaj zagram. O, odwrócił się. Właśnie o to chodzi. No teraz boczkiem idzie. Oj kurde, puls. Momencik. Sprawdźmy. Właśnie. Coś tam pomrukuje. Zew godowy. 40 metrów. Dobra, bierzmy tego Sportera. O, i zobaczcie, przybiegła tutaj chyba koleżanka, tak mi się widzi. O, to parka jest. Y
strzał był bodajże udany. Zaraz zobaczymy. Samica chyba też dostała, ale uciekła. Zaraz obadamy co i jak. I dzięki Tomasz za podpowiedzi, jeśli chodzi o nastawę celownika. No i zobaczcie. Mamy tutaj upolowanego mulaka. Zobaczcie, jakie charakterystyczne poroże. Był ten właśnie update, jeśli chodzi o poroża tych zwierzaków w tym rezerwacie. Ładny. Można powiedzieć, że nawet całkiem udany strzał. Sprawdźmy. Sreberko. Odpowiednia amunicja i zobaczcie, trafiłem w serduszko. Niewielki. Sporter. Nabój brytyjski, wojskowy i ładnie tutaj ustrzeliliśmy naszą pierwszą zdobycz. Dobra, zatwierdzamy. Ile mi brakło do tego diamencika? A kurde, dużo, dużo. No ale strzał bardzo celny, udany. I tutaj jest chyba krewka tej samiczki. Ona tutaj też niedaleko pobiegła. Zobaczcie, tylko tak jakoś dziwnie się tutaj patrzy. Dobrze, i tutaj ciało, brzuch, wątroba. No i wszystko jest, kryteria spełnione, wszystko jest super. Dobra, zatwierdzam. Jak widzicie, już nie robię takiego długiego wstępu. Postanowiłem troszkę mniej gadać, a skupić się bardziej na polowaniu, bo to czasem jest to naprawdę dużo czasu tracę na gadanie. Więc od razu można powiedzieć, że się wziąłem tutaj do roboty, czyli za te polowanie. Idziemy zobaczyć te jeziorka. Ja tutaj misji nie wykonywałem. Znaczy wykonałem raptem 2-3 i po prostu pozostawiłem ten rezerwat. Jeszcze grając na karcie Radeon R9290. I tutaj jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony, jeśli chodzi o grafikę na GTX 1070 Ti. Jest naprawdę super. I wszystko zupełnie inaczej wygląda. Mam większy zasięg widzenia i lepiej widzę. No będę tutaj polował na wszystkie zwierzęta, jakie tylko się trafią. No i mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba. No i kojocik tu się gdzieś... Znowu mulaczek jest dosłownie przed nami. Kurczę, cały czas mam nieprzychylny wiatr. I muszę się tu pryskać, muszę uważać. Już używamy beczka. Tam jakiś ptaszek leci. Tylko wiecie co, to jest taki rezerwat i tutaj bardzo ciężko wypatrzeć zwierzynę, bo... Nie wiem, to jest aby teraz jesień czy coś takiego, wszystko tutaj jest brązowe. Jasno brązowe i ciężko tutaj wypatrzeć jakiegokolwiek zwierzaka. Po prostu zwierzęta ładnie się tutaj wtapiają w tło. Ja bym chętnie tutaj strzelił może z... czekaj, gdzieś są też strzały. Weźmiemy tutaj 19, te 50. Spróbujemy z łuku coś strzelić. A Rino to będę strzelał głównie do tych największych zwierzaków. Niedźwiadek, czy też jeleń, jak się trafi, kanadyjski albo Daniel. Bo mulaki to są bardzo małe zwierzaki. Momencik, jak tylko się ten mulaczek pokaże, to ja się do was odezwę. A tutaj kojot. Momencik. Idę sobie tak po cichutku. Nie biegam wcale na kucaka i gdzieś się odezwał kojocik. Zaszczekał tutaj, niedaleko mnie. Ale ostrzegał. Bo ten mulak tutaj idzie. Nie ucieka, tylko sobie idzie spokojnie. Tylko zobaczcie, wysoka trochę trawa i... Nie no, biegnie teraz kusem. Przed chwilą szedł. Nie wiem, czy mnie wyczuł, czy może zobaczył. No kojocik jest dosłownie tutaj gdzieś. Za tymi drzewami i krzakami, tą wysoką trawą. Gdzieś się tam schował. Ja może jeszcze raz użyję eliminatora. Zobaczcie, cały czas tutaj mamy poruszaną roślinność. On tutaj jest niedaleko. Bardzo blisko. O, widzicie? Słyszycie? Właśnie się odzywa. Może upolujemy kojocika. Tylko kurde, nie mam... Ojojoj, coś się tutaj mi poruszyło. Mam takiego czasem dziwnego laga, jeśli chodzi o moją myszkę. Ale gdzie, że on jest? Ja go nie widzę. On jest bardzo malutki. Czekajcie. Może się tu ruszy i gdzieś go wypatrzymy. Ale tymczasem sprawdźmy amunicję. Zaraz, zaraz.
Kojocik chyba tutaj nie podejdzie, bo to tak mi się wydaje. Strzały bardziej. No ale trafić takiego malutkiego futrzaka to będzie ciężko. Albo tak jak tam misja w Hirschfelden, zabij lisa z łuku. No to już jest kpina. Próbowałem naprawdę, grając poza odcinkiem, ale bardzo dawno temu. A tam coś widzę. Ale wydaje mi się, czy coś widzę. Poczekajcie, jakieś poroże chyba. Momencik. O, jeleń kanadyjski. Niewielki, a ten drugi kolega na razie jest tutaj przede mną. Poczekajcie. Ładne tutaj osobniki, a ten drugi 58 metrów, no bliziutko. A ja mam jakiś wabik na jelenie kanadyjskie, żeby oni tutaj bardziej podeszły? Tak, mam tutaj pod... zaraz pod... Zdaje się, że nie mam, ale momencik, to nic. Nie mogę, kurczę, zlokalizować tego drugiego, ale ładny jest. Podejdę tutaj i spróbuję strzelić do tych dwóch samców. Jak się nie mylę, to Szymek mnie prosił o jelenie kanadyjskie. Więc Szymek, jeżeli trafię, to będą one dla ciebie. Oho, zaczyna się denerwować. Cholera spierdziela. A tamten? Chciałem strzelać z łuku, ale zrezygnowałem. One teraz biegają w lewo i w prawo, zdaje się. Trafiłem? Tak, trafiłem. Dobra. Teraz tylko znaleźć te tropy. Chyba mam krwawienie średnie. Tak mi się wydaje, tak? Nie, to był drugi strzał. Zaraz. To on, gdzie on pobiegł? Najpierw się nad tym tutaj skupię. Cholera, dużo tych śladów. Nie wiem, w którą stronę teraz iść. Aha, ten pływa. Dobra, mam go. Tak jak mówiłem, Szymek, ten jeleń kanadyjski, jeleń szlachetny jest dla ciebie. Ej! Chodź tutaj. Zobaczcie, jak się kręci w tej wodzie, szkoda. Ale mam. Dobra. Złoto. O kurde. Pospolity, łatwy. Ciało prawe, płuco. Ale upolowane, złotko. Ile brakło? No niewiele. Ładny nam się trafił zwierzak. Dobra, tego zabieramy. Nagroda pieniężna wpadła. Może ja tutaj przeładuję karabin. Fajny ten karabin jest, zaczynam go bardzo lubić. Ale tutaj nic nie zastąpi mojej miłości do chudzika. Nie wziąłem go na razie. Będę próbował strzelać czegoś innego. Tutaj zobaczmy, czy nie ma jakiejś krewki, czy coś takiego. No kurde, odrzut ma jak pieron, no. Sami widzieliście. O, jest drugi. Nie, chyba kojot. To jednak trafiłem tego kojota w biegu. O Jezus, jakiś chudawy nam się trafił, zobaczcie. Jakiś z podniesionym ogonkiem. No ale dobra, jest. Sprawdźmy. A widzicie, on biegł, ja strzeliłem. On ma prosto tutaj język wyciągnięty. Akurat w takim etapie biegu go trafiłem. Jakiś chuderlak, zobaczcie, niewielki. No, nieodpowiednia amunicja oczywiście, za silna. Kurde, idziemy dalej. Poszukać kolejnych zwierzaków. Ja pierniczę. Cóż to takiego było, ale piękny ten dźwięk tego jelenia kanadyjskiego. Czekajcie, jeleń szlachetny. Jeleń kanadyjski. Mam to, czy nie? Dobra, przerzuciłem sobie z plecaczka. Zobaczcie, teraz pięknie świeci słoneczko i możemy zobaczyć w pełnej okazałości ten piękny rezerwat. Oj, tu idzie.
Bliziutko, bliziutko. Mam go. Cholera. Ale ich jest chyba więcej. Strzeliłem. Był bardzo bliziutko. I zobaczcie, chyba plama krwi jest dość duża. Tutaj te barszcze rosną. Nie pamiętam, Sapkowskiego czy jakoś tak? Tak mi się wydaje, zobaczcie. No ładne tutaj było trafienie. Chyba organ żywotny. Tak, czyli możemy tutaj zaraz wypatrzeć i zdobyć naszego jelenia szlachetnego. Kanadyjskiego, przepraszam. Ale zaraz, zobaczcie tutaj już. Małe, ale nie jest tak źle. Nie jest tak, że bardzo małe. Jest w porządku. A i dziękuję wam, moi drodzy, za życzenia w komentarzach. Ja również wam życzę zdrowych i pogodnych świąt. I przede wszystkim dużo zdrówka. No i jeszcze korzystając z tej okazji, witam nowych widzów. Nasza rodzinka się coraz bardziej powiększa, co mnie bardzo cieszy. No i przestałem mieć też tremę podczas nagrywania. Chyba się przyzwyczaiłem. Zaraz, zaraz. Rzućmy okiem. Ale wiecie co? Jak tutaj gram i poluję, to czuję się, jakbym był na tak prawdziwym polowaniu. Bo tutaj cały czas coś się drze, coś się porusza. Zobaczcie, ptaki śpiewają, a tutaj gdzież teraz mam iść? Trochę zaczynam się gubić. Chyba zgubiłem tropy. Nie, może nie zgubiłem. 0,25, to tutaj gdzieś. Tylko nie w krzakach. Ten jeleń kanadyjski jest dla was. Będziemy mieć pyszny rosół na pierwszy dzień świąt. No i kurde, musiał paść w tym trawie tutaj. Nie, nie jest tak źle. Ładny nam się trafił. Zobaczcie, ładne poroże. Duże. Duży zwierzak. Sprawdźmy. Brąz. Nieodpowiednia amunicja. No ale co jest? Dlaczego? Aha, klasa ósma. Kurde. Za słaby łuk. Ale trafiłem ciało prawe płuco. Znaczy za słabe strzały, co ja pletę. Dobra, zatwierdźmy. Dobra, chodźmy dalej. Kolejny zwierzak upolowany i kolejna nagroda pieniężna wpadła. I nagroda łucznicza. To jest bardzo fajnie i to mnie bardzo cieszy. No i zobaczmy tutaj, co jeszcze nas... Co nam się tutaj jeszcze pojawi. Póki co nic tutaj nie ma. Pasuje tutaj jeszcze łosia ubić. Tutaj gdzieś szczeknął kojot, ale nie wiem, gdzie jest. Chodźmy tutaj na jeziorko. Może coś tutaj wypatrzymy ciekawego, jakiegoś zwierzaka. No tych łosi tutaj jest od cholery, tylko aktualnie nie widzę ani jednego. Może tutaj zawołam je. Poczekajcie, to nie to. To jest na łosia? Chyba tak. I tu są niedźwiedzie, trzeba na nie uważać. No i kurde, nie wiem, czy przejdę. Chyba nie przejdę, utonę. Chyba, że tutaj przejdę bokiem. Znaczy, utonąć się tutaj nie da, tylko po prostu... nas zrespi. Obok. Kojociki tu się gdzieś kręcą. Poczekajcie chwilkę. Ja podejdę troszeczkę dalej i zobaczymy, czy czegoś nie wypatrzymy. Zobaczcie, jak pięknie. I mam prawie 100 FPS-ów, a raczej 96, 98, 99. Setki chyba nie zobaczymy. Szkoda. No ale i tak jest super. Karta daje radę. Kurde, cały czas ten kojocik. Ja bym chciał tutaj upolować łosia. Kurde, idziemy dalej. Nie mogę znaleźć nikogo. O kurczę, zapomniałem wam pokazać rezerwat, jak wygląda. Pokażę wam mapę, zobaczcie.
Aktualnie jesteśmy tutaj i zobaczcie, kawał pięknego terenu na zwiedzanie i polowanie. Jest tutaj co robić, naprawdę. Tymczasem zobaczmy, tutaj jest chyba jakieś ciekawe miejsce i tutaj chyba były na tym przesmyku dużo zwierzaków do upolowania. Chodźmy tam zobaczyć, może jakiś się odezwie. Bo nie lubię takich przestojów. Poczekajcie. Coś tam widziałem brązowego. Się poruszało. Chyba mulak. Samica, ale nie jestem pewien. Poczekajcie, zobaczmy. Podejdźmy, sprawdzimy to. Momencik. Kolejny jeleń kanadyjski i samczyk. Momencik, trzeba się spryskać. Zaraz go tutaj przywołam, żeby mnie tutaj nie wyczuł. Jestem w dość wysokiej trawie i można by tutaj strzelać. Poczekajcie. Tak, jest jeleń kanadyjski, to nie to. To jest przestraszona syrenka. Miałem powiedzieć syrenka. Sarenka, jest. Zobaczymy, czy podejdzie. Tam jest coś, ale daleko. Samiec. Idzie, idzie, coś tutaj idzie. Poczekajcie, zmienię sobie te strzały. Czekajcie, gdzie te umiejętności, gdzie ta ekwipunek. Dobra, mam. Amunicja. Ale coś mi się zdaje, że ten samiec nie jest za bardzo mną zainteresowany. Czekajcie. Zaraz się odezwie pewnie. Bardzo łatwy. Kurde. Nie może być. Dobra. Zagramy jeszcze raz. Spróbujemy z Rino. Z tej potężnej armaty. Gdzie on jest? Bo ja teraz go nie widzę. Jestem w wysokiej trawie. Tu się gdzieś kręci, tak? No dwa strzały poszły. O, tam jest zając. Kurde, tu jeszcze był. Znaczy nie wiem, czy tam był, czy nie. Zaraz, zaraz. Mam go. No, czyli strzał był śmiertelny. Zobaczcie, jaka duża plama krwi. Farby. I mam upolowanego. I też ładnie się trafił, zobaczcie. Dobra, bębenek załadowany. I sprawdźmy. Sreberko. Dwa razy trafiłem, tak jest. Odpowiednia amunicja, więc spoko. Zatwierdzamy. Co tam się drze? Nie mówcie mi, że króliki. Tam mi się coś zdaje. Nie ma nic gorszego niż króliki, jak ja ich nie cierpię. Tak mnie wkurzają. Teraz zapomniana technika odradza się w Poznaniu. Zając? Bo tłupią, przeszkadzają. Zając. Kurczę tam? Poczekajcie. Ja nie mam tutaj nawet broni, jeśli chodzi o króliczki. Jak przywalę z Rino, to z króliczka nic nie zostanie. Zaraz, podejdźmy. Chociaż nie powinienem biegać. A one zaraz spierdzielą. Tam mi się wydaje, że tu są króliki. No, widzicie, przeszkadzają. Jeleń kanadyjski biegnie. Czyli spierdzielił. Może się weźmie, jak będziemy tutaj przystępować do polowania i będziemy w tym rezerwacie polować. Ale to jest daleka przyszłość, bo jeszcze będziemy grać na te Avaroa. No i być może jeszcze wrócimy do tajgi. Dokończyć sprawy. To będzie ostatni rezerwat. I tu się spędzi naprawdę dużo czasu, bo jest dużo tutaj miejsc ciekawych. I parę misji się też wykona.
O, kaczka chyba uciekła. Nie, nie, pomyliłem się, nie kaczka. I znów zaczyna padać. No tutaj jest tak w Dolinie Yukonu. Co chwilę się pogoda zmienia. Tamto śnieg. I zaraz piękna, słoneczna pogoda. No tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, pogoda tutaj jest zmienna jak kobieta. Dobra, chodźmy zobaczyć dalej. Chwileczkę, chwileczkę. Tam coś chyba widzę. Tutaj coś mi się widziało, że coś widzę. Ale chyba jednak nie. Dobra, chodźcie, idziemy poszukać dalej. Chyba sobie tutaj zmienię pozycję, bo tutaj chyba za bardzo długo zabawiłem i wystrzały mogły spłoszyć zwierzynę. Chociaż poczekajcie, mapę. Więc przejdźmy sobie tutaj do mapy. Nie wiem, gdzie tutaj jeszcze iść. Dobra, chodźcie jeszcze na wprost. Idziemy. Poczekajcie na mnie. No i przeszedłem trochę. Jestem aktualnie blisko torów kolejowych Balmot. Może wyjdę na te tory i spróbuję poszukać jakiegoś zwierzaka. Może mi się coś uda wypatrzeć, bo póki co te jakby znikły. Chyba się dowiedziały, że lot wrócił. Wypatruję tutaj i z lunety, i dalmierza, no dosłownie nic. Nic za nic. Spróbujemy tutaj wyjść. Może mi się uda wyleźć. Chociaż troszeczkę stromo tutaj jest. O, odezwał się orzeł. Chyba bielik. Dobra, lecimy szybciutko. Po tych skałkach do góry. Może sobie przy okazji zębów nie wybiję. Dobra. Już jestem prawie na miejscu. Jest jakaś miejscówka. Jakiś punkt informacyjny czy coś. Zaraz się tego dowiemy, co tam pisze. Chociaż to już odblokowałem. I wiem, że strażnik tego rezerwatu strzelił jakiegoś zwierzaka właśnie z tych torów. Ten wąsaty strażnik, zaraz wam go pokażę. Dziennik misji. O, właśnie ten. Doc. Jak on ma tam na imię? Doc Lock. Czekajcie, nie, to nie jest Doc. Nie tak, Colton Doc Locky. Dok to jest jakieś zdrobnienie. No i zobaczmy tutaj. Jesteśmy na tych torach. I zobaczymy, czy mi się tutaj uda coś wypatrzeć. No może wejdźmy na te tory. No tutaj rozciąga się piękny widok. I możemy tutaj spróbować coś wypatrzeć. Mam nastawę celownika, więc mogę strzelać do 300 metrów. Jeszcze podejdźmy dalej. O, tutaj może. Dobra. Czas sobie tutaj pooglądać. Co tutaj ciekawego jest? O, jest tutaj łoś. Odległość 260 metrów, a tam kaczki chyba, zobaczcie. Krzyżówki, czy coś w tym stylu, ale jest łoś. Kurde, skoro jest samica trywialna, to może gdzieś, zaraz odległość... Nie usłyszy mnie. Cholera, mam zasięg wabika do 200 metrów. Chociaż spróbujmy. Nie to, bo to dość donośny głos wydaje. Tak jest. Cholera, nie udało się chyba. A tam co jest? A nie, to są kładki, deseczki. Zobaczcie, nie usłyszała nas. Bo ten wabik, czekajcie, ekwipunek, wabik ma zasięg 200 metrów. Więc nie ma szans. Chyba, że są jakieś bliżej, to podeszły. Ale chyba nic na to nie wskazuje. Dobra, chodźcie. Ja spróbuję też popolować na kaczki, bo nie polowałem na te ptaszyska. Tylko będę miał z tym problem, bo nie wiem, jaką tutaj broń wziąć. Na pewno wezmę sobie wiranta, bo ze strzelbami to może być trochę nieudane. Wiecie, krótki zasięg. Dobra, zlecimy tam na dół i spróbujemy tu upolować tego łosia, tą samicę. Ona może podejść, bo jest trywialna, więc deczko, że tak powiem, w cudzysłowie głupkowata. No nie, to zupełnie o co innego chodzi. 260 metrów. Trywialna, czyli jedyneczka. Czyli po prostu mała zwierzynka. Mało warta. 240 metrów, jeszcze podejdziemy.
Tylko kurde, chyba będę musiał robić kółko, bo tutaj nie przejdę nigdzie. Ja pierniczę, no nie przejdę tutaj. 220 metrów, 224 znaczy. Chyba, że po tej wysepce, albo naokoło. Poczekajcie. Próbujemy tutaj zagrać. Tylko jak nie będę jej widział, to co mi to da, te granie? Musimy przejść naokoło jednak, poczekajcie troszkę. Dobra, udało mi się przedostać na drugą stronę, obiegając dookoła te jeziorko. I tutaj mamy tą samicę. Tak, tak, właśnie o tobie mówię. O, jest podniecona, bo zew godowy, więc jeszcze raz spróbujemy. Ja tutaj sobie wejdę, zaraz sprawdzę odległość. I może by tutaj strzelić, bo na co czekać? No, trywialna, mała. Mamy osobnik, niezbyt ładny. No, ale pasuje mi tutaj upolować tego łosia. I kurde, poczekajcie, jeszcze zerknę. 80 metrów. Kurde, ten sztucer to ma takie pierdzielnięcie, że ja nie mogę, naprawdę. No gdzie ona jest? O, tutaj, ładnie nam się pokazała. Zobaczcie. Nie wie, w którą stronę biec. Ale to nic. No ale ten sztucer ma pierdzielnięcie. Bym zaklnął, ale nie robię tego. Mało brakło. O, zdaje się, że to patrzcie, tutaj strzeliłem. Chodźmy, zobaczmy ten strzał. Ona tutaj jest. Zobaczmy, jak strzał wyglądał i plama farby. Obiega w kółko. Tutaj strzeliłem, zdaje się, tak. No, trafiono w organ żywotny. Przed chwilą dosłownie i ona tutaj jest. Przechodząc właśnie na drugą stronę ją zobaczyłem. O, tu też jest ładny teren. Dobra, zabieramy łosia. Dwa strzały, bardzo udane. Poczekajcie, tam coś jeszcze jest? Chyba nie. Dobra, mamy ją. No, brak oceny. Ale mamy pierwszy strzał i drugi też był bardzo dobry. 81 metrów, zatwierdzam. Moi drodzy, to będzie ostatni zwierzak, na którego zapolowaliśmy. Mogę śmiało powiedzieć, że ten rezerwat to jest taka mieszanka wszystkich rezerwatów. Znajdują się tutaj praktycznie wszystkie zwierzęta. Są tu łosie, są tu mulaki, jelenie kanadyjskie, są tutaj jelenie szlachetne, niedźwiedzie, kojoty. Nie ma chyba tylko saren. No i te przeklęte króliki. Moi drodzy, jeżeli ten odcinek świąteczny wam się podobał, to nie zapomnijcie dać mi łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału i widzimy się już w kolejnym odcinku. A ja wam życzę jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dobrego na święta. Trzymajcie się. Cześć!